I to nie jest tak, że te nawozy dane za wcześnie zostaną wypłukane, przemieszczone w głąb. Jaką ilość składnika i w jakiej formie pan podaje? Taka norma przyjęta, jak to się mówiło, 300 kg mocznika. No to nie jest najlepszy pomysł. Jakie cechy są dla ciebie najważniejsze przy wyborze odmiany? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do popisu. Dzisiaj jesteśmy w gościnie u pana Wiesława Gryla. W dzisiejszym odcinku powiemy o nawożeniu kukurydzy i o siewie i o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Panie Wiesławie, bardzo dziękuję, że możemy podglądać, jak pan będzie podchodził do uprawy kukurydzy w tym roku. I chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę historycznie od tego, co już pan zrobił w zeszłym sezonie na jesień, no bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że każdą pracę trzeba przygotować dużo wcześniej. Już z chwilą zbioru myślimy o następnych, tak? W rolnictwie to wygląda, czy się nie da tej fabryki zatrzymać, tylko to jest proces ciągły i... Pod kukurydzę jedna rzecz, że już nie dbamy o rozdrobnienie słomy kombajnem, bo wiemy, że to jest dłuższy okres. Tutaj mieliśmy na tym polu bardzo wysokie plony pszenicy i tutaj słomy myślimy, że co najmniej 10 ton czy więcej zostało. I widzimy, że ona jeszcze jest, tu nie było orane i było tylko mieszane. Przy tak dużej ilości słomy musi pierwszy raz pójść talerzówka, ale potem musi być kultywator. Sama talerzówka nic nam nie da, tym bardziej, że ona się przemieszcza przy dużej ilości słomy po wierzchu, a druga sprawa, że tej słomy nie rozciąga. Kultywator nam bardzo ładnie rozprowadza i dajemy dlatego jeszcze raz kultywator na 15 cm i raz bardzo płytko kultywator na gęsio stópce, taki lekki, który nam wycina chwasty, no trochę zastępuje Roundup, żeby nie dochodziło do takiego, do wyrośnięcia dużych chwastów. I to jest jesień. I na koniec gdzieś tam jeszcze jedną rzecz podkreślić trzeba. Nie robimy żadnych, jeśli się tak daje, przejazdów tych głębokich przy mokrej ziemi, żeby nie niszczyć struktury. Tu mamy całą jesień na to i staramy się wybrać taki okres, żebyśmy mogli ten przejazd na głęboko z aplikacją nawozów dawać, no może nie suche, ale nie nadmiernie uwilgotnione pole, żeby te koła ciągnika nam nie zagęszczały. I tutaj mam też pytanie odnośnie nawożenia, bo robi pan zgodnie ze sztuką, czyli tak naprawdę nawozy fosforowe i potasowe daje pan już właśnie na jesień, po to, żeby one się przemieściły na pewną głębokość w glebie, prawda, żeby też one były aktywne. Jak to wygląda w tym roku? Ile pan zastosował właśnie potasu, fosforu? No mówiąc tak potocznie, 300 kg polifoski szóstki. Bo stosujemy osady, stosujemy trochę obór, ale przede wszystkim osady to trochę nadrabiamy fosfor osadami i tutaj na to pole też, bo niedużo, tam jakieś 15-18 ton osadu, z tym, że tu robiliśmy już mapowanie w tych miejscach bardziej zasobnych, mniej zasobnych więcej. I dlatego tego fosforu myślę, że wystarczy. No i co najważniejsze, żeby to ten nawóz, jak to się mówi, nie był w granuli, tylko był w wodzie, żeby on był w roztworze glebowym, a na to trzeba czasu. Proszę sobie wyobrazić, taka duża granula w pierwszym momencie, ona robi taką suszę fizjologiczną wokoło, także to może nawet nieraz jest gorzej niż lepiej, to jest niedostępne. Musimy jakoś zrewidować poglądy i to nie jest tak, że te nawozy dane za wcześnie zostaną wypłukane, przemieszczone w głąb, bo to jest odwieczna zabawa, gdzie w okresie takim, gdzie pole jest puste, nawozy
składniki przemieszczają się w głąb, ale przychodzi później okres wegetacji, korzenie do metra czy głębiej i wypompowują te składniki w górę. To się nam na powierzchni rozkłada i znowu musi być ten okres, kiedy będzie umyte. Proszę Państwa, jeśli zbieramy jakieś tam 13, 12, 13 ton powiedzmy kukurydzy na sucho, to musimy się liczyć, że mamy do 15 ton słomy. To jest olbrzymia ilość. Ziarno i słoma to jest ponad 20 ton, możemy nam powiedzieć, suchej, czy około 20 ton suchej masy. To trzeba też wykarmić. Jeśli to porównamy z lasem liściastym, młodym lasem, on wytwarza około 10 ton suchej masy, przynajmniej tak się mówi. Nie zbadałem tego, tylko można powiedzieć, że z literatury. I teraz zobaczmy kukurydza 20 ton. Ile ona nam wypompuje składników w górę? Dlatego, no mówię, musimy podawać nawozy w głąb, żebyśmy unikali tej dużej zasobności na powierzchni. Bo róbmy badania fosforu, potasu gdzieś tam przynajmniej do 60 cm, bo to naprawdę jest z samej ciekawości, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. To nam daje też taką wiedzę, prawda? Faktycznie ile składników jest, to co też u Pana widziałem na wynikach badań glebowych, to że no, Pan też naprawdę bardzo dobrze dba o odczyn gleby, a to ma przecież bardzo duże znaczenie w kontekście tego, jak ten fosfor później będzie przez rośliny pobierany. No na pewno tak i dzisiaj jeszcze chyba dwukrotnie, bo przy dzisiejszych cenach nawozów, przy dzisiejszej tej prawie zerowej opłacalności, to musimy powiedzieć, że najbardziej efektywnym nawozem to jest wapno, bo nam pozwoli uruchomić resztę i efektywnie później zarządzać resztą składników. Jeszcze zapytam pod kątem nawożenia o azot, bo to jest zawsze taki temat, który jest chwytliwy, bo też każdy nas się zastanawia, ile tego azotu pod kukurydzę dać. Pan tutaj też nie dość, że pracuje na glebach dobrych, ale też jak gdyby dba o to, żeby ten azot był dostępny. Jaką ilość składnika i w jakiej formie Pan podaje kukurydzę? Proszę Państwa, z tym to już trzeba indywidualnie od każdej ziemi. Nawet u nas pole a pole to nie jest równe, ale powiem w ten sposób, że co roku zmniejszamy, co roku można powiedzieć, że te 10 kg czystego składnika zmniejszamy, plon się nie zmniejsza. Jeszcze parę lat temu to było 180 kg, przeszliśmy na 150. Kilka lat tak w okolicach 150, dzisiaj dajemy 130 i nie ma spadku plonu. Można nawet powiedzieć, że kukurydzę zbieramy suchą. I jeszcze jedna rzecz. Stosowanie, to tak jak kiedyś była jakaś taka norma przyjęta, jak to się mówiło, 300 kg mocznika. No to nie jest najlepszy pomysł. I dzisiaj widzimy, że przynajmniej część azotu tego startowego powinno być w formie saletrzanej. I jednak tej saletry trzeba trochę dać. Dajemy w okolicy 180-100 kg saletry. No, nazwijmy jak podsiewacz, żeby to już nawet w jesieni dać, żeby ten nawóz czekał i są bardziej wyrównane później rzędy, nie ma tych zmienności glebowych. No jednak forma saletrzana to jest bardziej przyswajalne i szybciej. Z tego co pamiętam, to Pan później jakby tą górną dawkę azotu daje w RSM-ie, prawda? Tak, reszta azotu jest podawana w RSM-ie, podawana jako depozyt pasowo w międzyrzęcia. To jest podawane gdzieś na jakieś 10-12 cm, bo no, dzisiaj jest fajnie, jest dobre uwilgotnienie, ale jak znamy życie, to siejemy kukurydzę i przynajmniej co drugi rok mamy suszę. I podanie nawozu powierzchniowe, nawet płytkie przemieszanie, to liczymy, że ileś tych składnika pójdzie w gwizdek, pójdzie nam w powietrze, a jeśli to podamy na ten 10-12 cm i przykryjemy to, te szczelinę zamkniemy, to wiemy, że ten nawóz jest i on jest w miejscu, gdzie jest jeszcze uwilgotnienie. Pamiętam, że Pan od kilku sezonów badał działanie Enloka i Instincta
Czy gdzieś tam to się powiela co roku w tej technologii, że faktycznie fajnie jest to dać? Dzisiaj to już nie mamy dużej alternatywy, bo w czystek, jeśli podajemy mocznik, to już mamy z inhibitorem, a tutaj możemy, tu jest to fajne, że możemy podać do RSM-u. I na pewno ograniczymy straty, tyle tylko, że no, rachunek ekonomiczny, czy to się dzisiaj nam wszystko opłaci, bo koszty nawozów tego wszystkiego są tak duże, że w ogóle ten rok jest czy do snucia jakichś planów, innych rzeczy jest rokiem złym, bo to nie jest rok normalny. To się mówi o tym, że faktycznie w tym roku trzeba się skupić na tym, żeby ponieść jak najniższe nakłady i uzyskać jak najwyższą efektywność, prawda? Trochę tak się mówi w kontekście tych cen, które były, które są i które mam nadzieję, że się zmienią na lepsze, ale trochę tak każdy będzie chciał pewnie podejść tak bardzo ekonomicznie jak się da, ale na tyle też mądrze, żeby nie stracić na tym. No ja bym przestrzegał przed takim, no na pewno trzeba trochę z tego magazynu, z tych zapasów, jakie mamy, skorzystać i w tym ciężkim roku jakoś ten rok przebrnąć, ale z takim całkowitym odchodzeniem czy dogmatycznym od nawożenia to bym przestrzegał, bo te zasobności odbudować później jest trudno po pierwsze, a po drugie tak do końca nie wiemy jak się jeszcze rok ułoży. Kukurydzę będziemy zbierali za ponad pół roku, sprzedawali za rok, to myślę, że może być różnie i może nie schudźmy drastycznie, schudźmy z pół, a znowu z azotu to nie, no możemy ile, 30% oszczędzić, ale potem, żeby to nie było, nie wiązało się ze spadkiem plonu, bo to też nic nie da. Koszty poniesiemy te same, resztę te stałe, a jak będzie determinantem za mała dawka azotu, to chyba też nie w tę stronę. Za chwilę siewy i przemyślenia, co z kukurydzą w tym roku, jakie plany. Doświadczamy co rok nowych warunków atmosferycznych, problemów, no i zapewne budzi się tutaj niepokój, co dalej z kukurydzą, ale też nadzieja, że kukurydza będzie tą uprawą, która będzie rentowna i przyniesie satysfakcję. Co na ten temat? W tym roku, byś mógł powiedzieć. Ja myślę, że ludzie będą jeść potrzebowali cały czas. Populacja się nie zmniejsza. Dużo będzie zależało od pogody, ale no, rolnictwo to jest ten zawód, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Coś uprawiać musimy, nie? Odłogować pola jeszcze tak bogaci, czy no nie jesteśmy. I my w gospodarstwie z synem stawiamy na to, że nie zmniejszamy. Zmniejszyliśmy rzepaku, to jest prawda, ale kukurydzy w ubiegłym roku mieliśmy 250 hektarów, w tym roku będzie 250 parę też. I myślę, że to jest przynajmniej roślina wdzięczna, a jak nie będzie pieniędzy, to będzie przynajmniej satysfakcja. No trzeba będzie się dużo urobić, dużo ton zebrać, ale te zawirowania wcześniej czy później się skończą. Ale ziemia, szczególnie taka ziemia jak u nas klasowo dobra, musi rodzić, no i trzeba o nią dbać. I jeszcze trzeba powiedzieć o jednym, że wbrew wszelkim opiniom kukurydza jest rośliną nie tylko że plonotwórczą, ale też no, poprawiającą strukturę gleby. Wnosi bardzo dużo materii organicznej i to jest też jak jakiś tam dodatkowy bonus. Dokładnie, to jest też roślina, która daje w płodozmianie tutaj tą. To jest takie solidne miejsce, gdzie pamiętam czasy, gdzie były zboża, był rzepak. Tutaj od kilku lat jest kukurydza, która też daje ten oddech przy zbiorach, prawda? Jest niewielu roślin, która wykorzystuje fotosyntezę C4, podwójną fotosyntezę. Odpowiednich warunkach, tak. Jeśli nam temperatura wzrośnie gdzieś tam powyżej 15-20 stopni, każdy z rolników wie, jak kukurydza zmieni barwę na taką ciemną, zieloną, to widzimy, jak ona buzuje, jakie to są przyrosty.
No i możemy powiedzieć, że to jest jeden olbrzymi panel słoneczny. Wykorzystujemy słońce dwukrotnie i te przyrosty są dwukrotne. Możemy nawet powiedzieć górnolotnie, że wtedy sekwestracja węgla jest olbrzymia. Przyczyniamy się do dalej górnolotnie, mówimy, do tego, żeby wiązać jak najwięcej węgla i zbawiać planetę, ale rzeczywistość jest taka, że ta ilość próchnicy nam rośnie i to jest takie namacalne. I to jest ten dodatkowy bonus kukurydzy. Jest to też roślina, która bardzo dobrze gospodaruje wodą, oszczędnie. Przetwarza je bardzo dużo w okresie wegetacji, no ale tutaj mamy różne sytuacje z dostępnością, a kukurydza jest taką rośliną, która to znosi bardzo często. Ale musimy też powiedzieć to, że kukurydza bardzo oszczędnie gospodaruje, pobiera dużo, ale na metr, ale na kilogram suchej masy zużywa jakieś tam 230 litrów wody. Pszenica po drugiej stronie tutaj mamy, zużyje 300 parę, a rzepak jeszcze więcej, tak, że pobiera dużo, bo dużo wydaje duży plon. Ale jeśli to przeliczymy na kilo, to jest chyba jedną z najbardziej oszczędnych roślin. No i jeszcze musimy pamiętać to, że kukurydza, jeśli nie mamy podeszwy płużnej, potrafi 60% składników pobrać z poniżej 30 cm. Czyli pobrać z podglebia. I teraz, jeśli będziemy mieli korzenie do metra i w podglebiu tlen, bo no niestety do życia potrzebny w każdej formie jest tlen, to i taką strukturę gleby będziemy mieli, to możemy mówić o tym, że uprawiamy nie w metrach kwadratowych, tylko w sześciennych. Tą ziemię eksploatujemy. No tak może nie złe słowo eksploatujemy, no ale tak jest. I dzisiaj w tej dobie tej niepewności klimatycznej, gdzie przychodzą olbrzymie upały, okresowe susze, jeśli korzenie zejdą gdzieś tam na ten 60 cm, to możemy powiedzieć, że ileś od tej suszy uciekniemy. I to jest bardzo ważne. Długi okres wegetacji napotkamy i suszę, i okresy z wodą, i ta kukurydza się nam obroni. Mamy pierwszą dekadę kwietnia, do czasu siewu jeszcze chwila. Tutaj patrzę na aplikację z temperaturami. Niewiele ponad 4 stopnie temperatura gleby, 2 przeszło stopnie temperatura powietrza, jest zimno, jeszcze nie czas. Nauczyliśmy się siać w momencie, gdy no jest czas dobrej temperatury, dobrej aury, wtedy bezpieczny siew, o tym wiemy. Ja chciałem zapytać o Twoje oczekiwania w stosunku do odmian. Jakie cechy są dla Ciebie najważniejsze przy wyborze odmiany? Każdy z rolników powie, że plon, ale też szybki start, bo szczególnie tutaj u nas, tu jest wschód, tu jest zimniej, ten początkowy wzrost, wigor musi być, mieć odmiana dobry. No i następną rzeczą to jest to, że musi być sztywna, musi być odmiana stosunkowo dużą masą, bo też to się u nas liczy, żeby cały czas powtarzam, że ten dodatkowy bonus, jaką jest słoma, też jest ważny. No może to może jestem jedyny, może 10 w Polsce tak patrzy, ale tak jest. I są takie odmiany, które te pokładane nadzieje spełniają. Dobrze zbudowana roślina to też tolerancja na wyleganie przy późnym zbiorze, także to też jest ważna cecha. Powtarzalność plonów. No i to, co jest ważne dla każdego, dobry zrzut wody w końcowej fazie wegetacji, czyli ten tak zwany dry down. Szczególnie w tych latach. Tak, tutaj liczymy koszty, także tutaj ta roślina, ta odmiana powinna mieć też dosyć dobre parametry dry downu. Wiem, że Twoją odmianą, taką, którą dobrze oceniasz i jest od kilku lat na polach, to jest P8834. To jest odmiana, która daje dobry plon, dobre wilgotności przy zbiorze. Myślę, że będziemy mogli w tym roku popróbować też nowości. Też planuję tutaj w ramach doświadczenia odmianę P9042, również V250, nieco późniejszą P9255, no i taką
średnio późną 93.00. Myślę, że jedną albo dwie nawet uda się wybrać do późniejszych celów produkcyjnych. No wzorzec już mamy, sprawdza się chyba trzeci rok bardzo dobrze. No i teraz czekamy na pobicie następnych rekordów, że musi być lepsza. Po prostu, żeby siać, to musi być następna lepsza. No, jeśli jest postęp genetyczny, a on jest w kukurydzy, to jest olbrzymi postęp z roku na rok, to myślę, że miejmy nadzieję, że będą następne jeszcze lepsze. Ten postęp jest widoczny, mamy rekordy. Ja powiem, że w roku ubiegłym w doświadczeniach odmiany późne dały rekordowe zbiory nawet powyżej 20 ton. Jedna z odmian miała nawet 22 tony przeszło plonu. Doświadczenie oczywiście, tutaj są to poletkowe doświadczenia, więc pewien błąd przeliczenia na hektar jest. Niemniej jednak jest skala, jest potencjał, jest myślę wyjście w kierunku producentów z oczekiwaniem wysokiego plonowania i wykorzystania powierzchni, czyli dał maksymalizację efektu tego ekonomicznego. Dlatego musimy dbać o zasobność, o dostępność składników, bo no i to, żeby te składniki były przyswajalne. Dlatego to jest tak u nas w gospodarstwie, przykłada się tak dużo do uprawy gleby i do tego, żeby ta struktura gleby była odpowiednia. Zmienię temat. Nie da się nie zauważyć nowej inwestycji w gospodarstwie. Jest suszarnia. Widzę, że bardzo wydajna, już działająca. Może parę słów o tej inwestycji. No jest suszarnia i się śmieję, że możemy posiać jeszcze późniejsze odmiany, chociaż przy dzisiejszych kosztach energii to tak średnio. Ale no, zbudowaliśmy w ubiegłym roku suszarnię, 4 MW, ponad 100 kW podmuchu powietrza, także suszarnia jest duża, z podwójną rekuperacją, z takim trochę innym jak się buduje napędami wentylatorów. Pierwszy rok za nami, no, zaskoczyła nas małym zużyciem energii. No i jeśliśmy mieli wcześniej suszarnię tam na 80 ton na dobę do 100, dzisiaj przesiedliśmy do takiej, która robi 350, a jak są ładne dni, to nawet więcej. No to tak jakbyśmy się przesiedli z tarpana do Mercedesa. No zawsze to jest przyjemniej przesiąść się do dobrego, nowoczesnego. No i teraz też dlatego tej kukurydzy w gospodarstwie może być więcej. Ja tutaj odwiedzając gospodarstwo często obserwowałem postępy w montażu tej suszarni i powiem, że jestem pełen zachwytu do myśli technicznej, do pomysłowości. Tutaj znany jesteś z tych racjonalizatorskich pomysłów wdrażanych tutaj do praktyki rolniczej, także gratuluję tutaj pomysłów. Staramy się zawsze coś poprawić. To już taka nasza ta przekorność, że masz jakieś urządzenie czy maszyna bardzo dobra, no ale żeby udowodnić, że ten myśli postęp jest, no to musimy coś zawsze poprawiać. No człowiek, nudne by było, jeśli byśmy byli tylko powtarzalni. W tym sezonie planujemy troszeczkę częściej odwiedzać pana Wiesława Gryna i pokazywać, jak wyglądają jego uprawy pszenicy, rzepaku i kukurydzy również w późniejszych okresach wegetacji. Jeżeli macie pytania do pana Wiesława, piszcie je w komentarzach. A teraz chciałbym życzyć wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!